Cześć, tu znowu Luzer i witajcie w kolejnym odcinku Luźnych Recenzji. W dniu dzisiejszym będę Wam przedstawiał kartę graficzną XFX R9 280X. Zapraszam! Na przodzie widać nazwę XFX oraz numer karty. Karta jest gotowa do obsłużenia BIOS-u UEFI, czyli graficznego. Gra jest dedykowana do gier. Jest chłodzona przez system Double Dissipation, czyli dwa wentylatory 90 mm. Karta ma odblokowane napięcie. Zawiera 3 GB DDR5 i ma wyjścia Dual Mini DisplayPort, czyli dwa mini DisplayPorty, jedno HDMI i dwa DVI. Zarówno na lewej, jak i na prawej stronie nie ma nic ciekawego, dlatego idźmy od razu do tyłu i widzimy, że grafika pracuje na złączu PCI Express 3.0x16, obsługuje DirectX 11.2, obsługuje OpenGL 4.3 i OpenCL 1.2 oraz obsługuje Quad HD, czyli 4K, wideo o rozdzielczości 4096x2160 pikseli oraz można połączyć ją z innymi kartami tego samego modelu przez mostek Crossfire. Na spodzie, tak samo jak i u góry, nie ma nic ciekawego. U góry jest jedynie logo XFX-a, numer karty i to, że po prostu ta karta jest dedykowana do gier. Tak więc, otwórzmy pudełko. Żartowałem, już otwarte miałem. Tak się prezentuje to, co znajdziemy w środku. Wypukłe XFX Playhard. Widać, że pudełko jest ekologiczne i zajrzyjmy do środka. W środku znajdziemy reklamówkę XFX-a, kabel 6 plus 2 piny, przejście z dwóch molexów na jedno 6-pinowe, płyta ze sterownikami, karta gwarancyjna, instrukcja instalacji oraz instrukcja instalacji sterowników. Tutaj mamy jeszcze takie wyjmowane pudełko, w którym znajdują się kolejne kable z molex na 6 pin. Tutaj jest 2x6 pin na 8 pin, mostek Crossfire i kolejna reklamówka XFX-a. To możemy odłożyć na bok i dalej w opakowaniu mamy jeszcze tylko jedną rzecz. Tą rzeczą jest sama karta graficzna. To można odłożyć już na bok. Karta oczywiście antystatycznej folii. O, proszę bardzo. Oto ona w pełnej okazałości. Na przodzie widzimy logo XFX-a oraz dwa 90 mm wentylatory. Sama karta zamknięta jest w wytrzymałej obudowie i jak na mój gust bardzo estetycznej. Dlatego można ją spokojnie pokazać w komputerze z oknem i tutaj widzimy wyjścia, o których wspominałem wcześniej, oraz wylot powietrza, tak samo jak dookoła karty, tylko tutaj oznaczone nazwą producenta. PCB karty jest czarne, tutaj widzimy dwa wejścia na mostek Crossfire, także osłonięte ze ślepką. Z przodu cała obudowa jest pokryta folią. Jakby ktoś chciał zdejmować, to pewnie polepszy odprowadzanie ciepła. Ja tego nie będę zdejmował, niech ładnie wygląda do końca. Karta mierzy sobie od śledzia do końca około 28,5 cm, czyli nie należy do małych. A wysokościowo prezentuje się 11,5 cm. O, proszę. Jeszcze mówiąc trochę o parametrach
technicznych. Taktowanie pamięci wynosi 6000 MHz, taktowanie rdzenia 1000 MHz, 3 GB pamięci wideo RAM na szynie 384 bity. Testy oczywiście będę przeprowadzał w kolejnych filmach, a na razie możecie zobaczyć je z innych stron. Tak więc, dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków. Już w następnym będę przedstawiał płytę główną ASRock Z87 Extreme 4. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, zapraszam do polubienia mojego Facebooka oraz do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli moja twórczość Wam się podoba. Linki macie w opisie, a ja jeszcze raz dziękuję i nara!